Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed konferencją Sekretariatu Samorządowego Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj w Białymstoku będziemy rozmawiać o problemach polskich samorządów w obliczu kryzysu energetycznego. Jest to ważny problem nie tylko ze względu na wojnę w Ukrainie, ale również na coraz to gorszą sytuację z ekologią. Więc będziemy rozmawiać i o ekologii, i o kryzysie energetycznym, ale również o odnawialnych źródłach energii. Bo to też na przełomie 2015 i 2016 roku Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło taką ustawę, że wiatraków w Polsce stawiać nie można. A te wiatraki uratowałyby polską energetykę. Bo szanowni Państwo, bo te problemy energetyczne to nie tylko problemy samorządu, to nie tylko problemy państwa polskiego, ale również problemy odbiorców indywidualnych. Widzimy, jakie są ceny, stawki energii, widzimy, jakie są rachunki. Rachunki wzrosły o ponad 100% względem ubiegłych lat, więc problem jest naprawdę ogromny. Dlatego dzisiaj wraz z samorządowcami z całego województwa podlaskiego, ale również z parlamentarzystami z Platformy z Polski będziemy o tym rozmawiać. Krótko przedstawię naszych gości, szanowni Państwo. Jest z nami pan poseł Jacek Protas, który jest przewodniczącym Sekretariatu Samorządowego Platformy Obywatelskiej. I oddaję od razu panu Protasowi głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że wraz z Sekretariatem Samorządowym możemy być dzisiaj w Białymstoku, ażeby rozmawiać, debatować o bardzo ważnych dla polskich samorządów problemach. Polskie samorządy przez ostatnie miesiące, a właściwie lata, biorą na siebie coraz więcej odpowiedzialności, coraz więcej ciężarów w zwalczaniu skutków różnego rodzaju kryzysów, a tych ostatnio niestety nam nie brakuje. Klęski żywiołowe, ASF, ptasia grypa, pandemia, kryzysy migracyjne, zwłaszcza tutaj odczuwalny ten kryzys na granicy z Białorusią, odczuwalny w województwie podlaskim. Oczywiście COVID przez 2 lata, a dzisiaj wojna u naszych granic, która niesie za sobą szereg bardzo trudnych wyzwań. Jednym z tych wyzwań jest kryzys energetyczny, bowiem w najbliższych miesiącach, latach nie tylko będziemy musieli dokonać transformacji energetycznej, poszukując nowych, zielonych źródeł energii, ale również musimy się przygotować, czy musimy zareagować na brak dostaw surowców energetycznych z Rosji. Jest to olbrzymie wyzwanie dla wszystkich i tutaj rola samorządu terytorialnego, samorządów terytorialnych będzie naprawdę ogromna. Dlatego dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, będziemy debatować. Będzie między innymi głos zabierze wprawdzie zdalnie z Brukseli, ale nasz wybitny specjalista, dzisiaj ekspert, kiedyś premier rządu i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan profesor Jerzy Buzek, będzie mówił o tym, co Komisja Europejska, co Unia Europejska w tym zakresie przygotowała na kolejne lata. Jedno jest pewne, zarówno w Krajowym Planie Odbudowy, który mam nadzieję niedługo zostanie jednak odblokowany, jak również w budżecie na lata, w budżecie europejskim lata 2021-2027 są olbrzymie środki na tą transformację energetyczną. Bez samorządów te środki nie będą mogły być zainwestowane i o tym dzisiaj będziemy mówili. Cieszę się bardzo, jeszcze raz to powtórzę, że jesteśmy w Białymstoku, przepięknym, gościnnym mieście, panie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja Sekretariatu Samorządowego to nie tylko pan premier Buzek, ale również poseł Paweł Kowal, który będzie tutaj na miejscu, będzie mógł również swoimi doświadczeniami się podzielić, ale również wspaniali posłowie z innych części Polski. Przedstawię ich pokrótce. Pan poseł Marek Sowa gdzieś tutaj się zawieruszył. Tak, się zawieruszył. Pan poseł Michał Krawczyk, pan poseł Konrad Frysztak, ale również pan poseł Robert Tyszkiewicz i pan poseł Frankowski Tomasz.
Więc będziemy rozmawiać o tym, jak ważne są dla nas samorządy. No ale oczywiście głową naszego miasta jest prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, którego też nie mogło tutaj zabraknąć. Proszę. Panowie posłowie, koleżanki i koledzy samorządowcy. Cieszę się, że dzisiejsza konferencja zgromadziła samorządowców z całego województwa podlaskiego. Mamy przedstawicieli zarówno Suwałk, jak i Łomży i mam nadzieję jeszcze innych mniejszych miejscowości. Tutaj było już powiedziane, że wiele zagrożeń czyha przede wszystkim związanych z samorządami i te wyzwania będą przedmiotem dzisiejszych obrad. Jednych z podstawowych właśnie jest energetyka, bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić, nie byłoby to tutaj żadnej kamery, gdyby nie była naładowana energią elektryczną. Właściwie dzisiaj wystarczy, żeby zabrakło prądu i nie radzimy sobie tak naprawdę z niczym, bo jesteśmy ludźmi, którzy po prostu są wychowani już na tych najnowszych technologiach. A to wszystko właśnie dzięki temu, że mamy dostęp do energii, a ten dostęp do energii staje się coraz bardziej ograniczony. O samorządach, o wyzwaniach rozmawiamy ze wszystkimi. Proszę Państwa, no cóż, ja powtarzam to jak mantrę, że niestety samorządy są niszczone. To nie jest tak, że to jest jakiś wybuch. To jest systematyczna strategia, która ma zniszczyć przede wszystkim samorządy finansowo. A dodatkowo jeszcze pomagają różnego rodzaju właśnie zdarzenia, o których mówił pan poseł Protas. Polskie, stare, staropolskie przysłowie mówi, jedna bieda nie poradzi, to siedem zgromadzi. I tak troszeczkę to wygląda. Wydawało się, że COVID, prawda, jest takim ogromnym wyzwaniem. Później oczywiście te wszystkie zmiany podatkowe, które nam ograniczają wydatki, dochody przede wszystkim, a wydatki rosną. Ogromna inflacja, rosnące zadłużenie. Proszę Państwa, no, dane z wczoraj, z przedwczoraj i to polski raport do Komisji Europejskiej, mamy ponad 4,6 biliona długu publicznego, co wynosi 450% naszego PKB. To jest dług, którego nigdy nie było do tej pory w historii. Ten dług trzeba będzie spłacić. Rośnie oczywiście obciążenie tym długiem i tych wyzwań będzie po prostu coraz więcej. Dlatego też nie liczymy, że będzie jakoś cudownie, bo można powiedzieć, że lepiej już było. Ale liczymy na właśnie rozsądną politykę i na to, żeby traktować samorządy po partnersku. My nie jesteśmy traktowani po partnersku. Oczywiście od czasu do czasu ktoś tam nas pochwali, nawet i z tego rządu, między innymi za sprawy związane z dobrym radzeniem sobie na przykład z uchodźcami, ale w praktyce działania, które są wprowadzane, są działaniami niszczącymi ten samorząd. Będę to powtarzał wielokrotnie, bo tak po prostu jest. My tego jeszcze nie czujemy, bo staramy się no, działać tak, aby nasze społeczeństwo, aby mieszkańcy tego nie odczuli, bo jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać problemy, a nie problemy przerzucać na barki mieszkańców, ale to rząd prowadzi politykę i ta polityka powinna być odpowiedzialna. A tej polityki odpowiedzialnej nie było, bo właśnie zniszczenie, to co powiedział poseł Truskolaski, zniszczenie energetyki wiatrowej, to była systematyczna robota tylko po to, żeby sprowadzać węgiel z Rosji, prawda? A sprowadzano go najwięcej w historii. To jest zupełnie niezrozumiałe, a przecież nasze społeczeństwo, szczególnie w okresie zimowym, narzeka na smog. Ten smog powoduje, że mamy, pogarsza nas się stan zdrowotny, a to związane jest wszystko z tym, że po prostu palimy węglem i nie ma tych alternatywnych źródeł energii. Dzisiaj tych wyzwań jest dużo, ale każda nawet najdłuższą drogę trzeba rozpocząć od pierwszego kroku. My przygotowujemy się tak, jakby to KPO miało być, jakby środki unijne miały być. Miejmy nadzieję, że ktoś pójdzie po rozum do głowy i wreszcie spowoduje to, że w Polsce nie będzie łamana praworządność, bo to nie jest wina
europosłów z Platformy Obywatelskiej czy z Koalicji Obywatelskiej, tylko to jest wina Zbigniewa Ziobry i jego uporu związanego z niszczeniem polskiej praworządności i zniszczeniem polskiego wymiaru sprawiedliwości. To trzeba jasno sobie powiedzieć. Mała grupka, która ma 0,7 poparcia, i tak więcej o 0,7 niż by się należało, powoduje, że Polska, całe społeczeństwo ma na tym tracić. Tak nie może być, musimy to głośno mówić. Miejmy nadzieję, że dotrze to do większej grupy społecznej. Dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu pana posła Roberta Tyszkiewicza. Szanowni Państwo, dziś spotykamy się w województwie podlaskim, w rejonie przyfrontowym wobec wielkiego kryzysu i wojny na wschodzie, aby rozmawiać o zagrożeniach i wyzwaniach dla samorządu. I już sam ten fakt świadczy, że te wyzwania tu w województwie podlaskim są absolutnie szczególne, absolutnie wyjątkowe. I będziemy dzisiaj o tym rozmawiali. Ja chciałbym powiedzieć o dwóch kwestiach. Pierwsza, warto byśmy uświadomili sobie, że wszystkie samorządy w pasie przy granicy z Białorusią od września ubiegłego roku, od z górą pół roku, pozostają w strefie kompletnego lockdownu, pozostają w strefie zamknięcia. Najpierw w strefie stanu wyjątkowego, obecnie w strefie zakazu wjazdu. To jest absolutnie rujnujące dla tkanki społecznej tych samorządów, gospodarczej, dla życia mieszkańców i wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja może się jeszcze przedłużyć. Musimy znaleźć odpowiedź, musimy żądać od władzy specjalnego programu pomocy i wsparcia dla samorządów strefy przygranicznej. Straty branży turystycznej, która, można powiedzieć, na naszych oczach umiera. Na naszych oczach umiera turystyka puszczańska. Takie marki jak Białowieża, jak Kruszyniany. One w tej chwili są absolutnie niszczone. Dla samorządu oznacza to brak wpływu. To wszystko się ze sobą wiąże. Więc absolutnie musi powstać specjalny fundusz wsparcia nie tylko dla przedsiębiorstw turystycznych, ale także dla samorządów tego rejonu. Będziemy o tym dzisiaj mówili. Druga kwestia, absolutne zniszczenia infrastruktury, nienotowane w historii tego regionu. Same samorządy oszacowały na kwotę około 0,5 miliarda zniszczenie infrastruktury drogowej w związku z kryzysem na granicy wschodniej. Nie ma dzisiaj żadnych pieniędzy ze strony rządowej dla tych samorządów. One same tego nie odbudują, a budowały to przez dziesięciolecia z naprawdę skromnych budżetów. O tym też będziemy dzisiaj mówili, żądając specjalnego funduszu odbudowy dróg w rejonie granicy polsko-białoruskiej. I ostatnia rzecz, energetyka. W naszym regionie znajdują się strategiczne obiekty dotyczące energetyki, przesyłu węglowodorów ze wschodu. Mówimy tutaj o Adamowie i magazynach ropy i mówimy o Michałowie i zorganizowanej istniejącej tam przepompowni gazu. Samorządy muszą dostać jasne zapewnienie, że zobowiązania publiczno-prywatne państwowych właścicieli tej infrastruktury będą nadal regulowane, nawet po wprowadzeniu w życie embarga na dostawy gazu i ropy z Rosji. To jest absolutnie kluczowe dla stabilnego rozwoju tych samorządów. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o zabranie głosu pana prezydenta Zbigniewa Nikitorowicza, który jest przewodniczącym Podlaskiego Sekretariatu Samorządowego. Temat naszego dzisiejszego spotkania dotyczy wyzwań związanych z energetyką. Samorządy w ostatnich miesiącach są w szoku związanym z szybko rosnącymi cenami energii. Chodzi tutaj o energię elektryczną. Przed nami jest również energia paliwo. Tylko jeżeli chodzi o same przewozy komunikacyjne, działalność spółek komunikacyjnych, to cena paliwa wzrosła o 2,5 zł. To się przekłada na kondycję zarówno ekonomiczną spółek komunikacyjnych, jak też na budżet miasta. Dlatego będziemy tutaj szukali odpowiedzi, jak sobie poradzić w tym bardzo trudnym i ciężkim czasie. Nie dotyczy to tylko
Białegostoku, nie dotyczy to prezydenta, zastępców, radnych, to dotyczy wszystkich mieszkańców naszego miasta i naszego kraju. Pierwszy z brzegu przykład, wiele jeszcze osób, 4 miliony gospodarstw opala się, ogrzewa swoje domy węglem. Mamy wprowadzone embargo na dostawy węgla. Cena węgla opałowego z 700-800 zł przed rokiem wzrosła obecnie do 3000 zł i tego węgla nie ma na składach. Oczywiście teraz robi się ciepło, jakoś sobie poradzimy przez najbliższe miesiące, ale musimy przygotować się przed tą dramatem, czy wręcz tragedią, która nas czeka. Jeżeli nie będziemy mieli zapewnionych, dostępnych cenowo dostaw węgla energetycznego, gazu, tutaj też jest problem, bo nie wiemy, czy PGNiG ma podpisane kontrakty z Norwegią. Będzie rurociąg, ale nie wiemy, czy będzie w nim gaz. To naprawdę czeka nas ciężka, bardzo ciężka zima i pomijając te koszty, które nas wszystkich spadają, to również może być tak, że ludzie będą po prostu marzli w swoich mieszkaniach i domach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Tak, jeśli możemy pana, chyba w tym momencie Roberta Tyszkiewicza, pojawiają się informacje, że stan wyjątkowy czy zakaz wjazdu do strefy przygranicznej polsko-białoruskiej może zostać przedłużony nawet do września, może jeszcze dłużej. W związku z tym, jakie działania zamierza Platforma podjąć w tej sprawie, gdyby tak się stało? No, widać wyraźnie, że budowa muru nie idzie tak, jak propagandowo zapowiadano, że błyskawicznie do końca czerwca ten mur zostanie wybudowany, bo do końca czerwca też obowiązuje zakaz wstępu w związku z budową muru. Po pierwsze, będziemy żądali tego, aby znieść natychmiast, tak naprawdę znieść natychmiast ten stan zakazu wjazdu, którym objęte są gminy przygraniczne. Chcę przypomnieć, Litwini w styczniu znieśli stan wyjątkowy na granicy litewsko-białoruskiej. Nie ma dziś żadnej podstawy, aby budowie muru towarzyszył zakaz wjazdu. Niech budowlani budują sobie mur, natomiast nie wolno w związku z tym skazywać ludzi na kolejne, nie wiem, miesiące. Niektórzy mówią, panie redaktorze, że do końca roku ten mur nie zostanie wybudowany, w związku z tym można się takich terminów spodziewać. To już będzie oznaczało po prostu społeczną i ekonomiczną śmierć tego regionu. W związku z tym twardo żądamy tego, aby natychmiast stan zakazu został zniesiony, a co najmniej, żeby już nie był przedłużany z końcem czerwca, bo w tej chwili obowiązuje do końca czerwca. Twardo żądamy tego, aby ten stan zakazu wjazdu nie był przedłużany. Uważam, że to jest minimum, czego dzisiaj władza publiczna z czystej przyzwoitości powinna wobec tych ludzi zamkniętych od ponad pół roku dokonać. To jeszcze dodam jedno pytanie. Klatkę wydaje, że ubiegły Parlament Europejski debatował nad kwestią muru w kontekście przecięcia Puszczy Białowieskiej i podnoszono łącznie z panią komisarz, że narusza ona na przykład dyrektywę siedliskową. W związku z tym, czy jest jakieś uzasadnienie do tego, żeby ten mur funkcjonował na granicy? Uważam, że wszystkie wątpliwości i pytania ze strony Komisji Europejskiej, ale też środowisk przyrodniczych powinny zostać precyzyjnie wyjaśnione. Ta inwestycja musi powstać z poszanowaniem prawa przyrodniczego. Nie będzie to łatwe i proste, natomiast należy absolutnie dopilnować tego, aby wszystkie wątpliwości w tej kwestii zostały wyjaśnione, a jeśli potrzebne będą zmiany w charakterze tej inwestycji, to dokonane w taki sposób, aby szanować podstawowe reguły ekologii. Czyli też rozbiórka muru i wchodzi w grę? Nie chcę w tej chwili przesądzać, jaki będzie efekt dialogu między rządem a Komisją Europejską, ale różnego rodzaju modyfikacje tej zapory mogą być konieczne, aby dotrzymać wymogów prawa. Ja chcę tylko powiedzieć, specustawa, na mocy której ten mur jest budowany, ona wyłącza wszelkie prawo, także prawo ekologiczne, ale to nie znaczy, że Komisja Europejska nie będzie się tym interesowała. Uważam, że rząd polski musi rzetelnie odpowiedzieć na te wątpliwości Komisji Europejskiej i dostosować się do oczekiwań tak, aby zgodnie z poszanowaniem prawa przyrodniczego taka inwestycja powstawała. W przeciwnym razie grozi nam kolejne pole konfliktu
z Unią Europejską, a mamy chyba wystarczająco już tych konfliktów do tej pory. Dziękujemy bardzo. Dziękuję samorządowcom, którzy uczestniczyli w dzisiejszej konferencji prasowej. Dziękuję posłom i zapraszam wszystkich na konferencję sekretariatu samorządowego. Zdjęcie tak? Dopisuję. Jak to się zachowują, ja to